Będziemy rozmawiać o rzeczach trudnych, ale koniecznych. Za to spotkamy się z life coachem, coachem życiowym, nauczycielem życia. Jest z nami pani Katarzyna Malinowska, life coach właśnie. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o tym, jak odbudować związek po zdradzie. Tak jest. I też jak zaufać ponownie, bo to nie jest takie proste. Mhm. No właśnie, bo w związku kluczowe jest zaufanie, a zdrada powoduje, że to zaufanie znika, staje się pyłem. A my sami jesteśmy... Bardzo. Czyli jak wejść w nowy związek z takim optymizmem, prawda? I jednak z poczuciem, że tym razem może się udać. Ja nie wiem, czy można wejść od razu w nowy związek z dużym optymizmem, bo trzeba zdać sobie sprawę z tego, że zdrada jest jednym z najbardziej takich traumatycznych i dewastujących nas doświadczeń życiowych. Biorąc pod uwagę statystyki, to jeszcze należy powiedzieć, że częstym. Bardzo częstym, bardzo częstym. Prawda jest taka, że ten ból, który też zdrada ze sobą niesie, psychiczny i emocjonalny, jest znacznie trwalszy niż ból fizyczny i my potrzebujemy też czasu, żeby po tej zdradzie się odbudować, żeby przyjrzeć się temu, co tak naprawdę ta zdrada nam zrobiła. A bardzo często w wyniku zdrady tracimy poczucie własnej wartości, tracimy pewność siebie, tracimy poczucie kobiecości, ale też, co najważniejsze, tracimy takie zaufanie do drugiego człowieka i bardzo często zamykamy się na bliskość, a co za tym idzie, zamykamy się na wejście w nowy związek. To jaka praca jest potrzebna, żeby ją wykonać z samym sobą w tej sprawie, żeby to odbudować i jaki czas jest potrzebny? Jaki czas, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że każdy z nas potrzebuje zupełnie inaczej przejść przez tą kwestię zdrady i każdy z nas potrzebuje tyle czasu, ile dla danej osoby jest właściwe. Natomiast musimy sobie uzmysłowić, że zdrada jest związana z pewnego rodzaju stratą, a po każdej stracie potrzebujemy przeżyć żałobę i ta żałoba ma różne etapy emocjonalne, czyli mamy etap zaprzeczania, etap gniewu, etap frustracji, smutku, lęku, a później przychodzi etap akceptacji i nadziei na nowe, na to nowe życie, które sobie tworzymy. Ale samo przyjdzie? Samo przychodzi? Nie do końca przychodzi samo, to znaczy my potrzebujemy wykonać też pracę właśnie nad tymi emocjami, o których wcześniej wspominałam, bo bez naszego udziału samo nic się nie zadzieje. Czyli psychoterapia? Myślę, że wielu osobom psychoterapia bardzo pomaga. Są osoby, które potrafią poukładać się po tej zdradzie i pomóc sobie samodzielnie, a są osoby, które potrzebują wsparcia zewnętrznego i bardzo też do tego zachęcam, bo jeśli jest taka potrzeba, to po prostu trzeba z tego skorzystać, pamiętając o tym, że intencją jest to, żeby otworzyć się na dobre, szczęśliwe życie. No właśnie. Okay. A jak się otworzyć na to? Jeżeli załóżmy już przeszliśmy to, zaakceptowaliśmy. No i teraz akceptacja tego, co było, to jedna rzecz. A no właśnie takie zaufanie, otwarcie się na drugiego człowieka z pełną świadomością tego, że życie jest różne, że może nas to spotkać jeszcze raz. Dlaczego nie, prawda? To są dwie kwestie, bo po pierwsze zaufanie buduje się z czasem. My potrzebujemy czasu, żeby zaufać drugiemu człowiekowi i to zaufanie też buduje się w takiej przestrzeni, w której my się czujemy bezpiecznie, więc też potrzebujemy tego czasu, żeby bezpiecznie w nowym związku się poczuć. Natomiast myślę sobie, że zawsze też takim dobrym rozwiązaniem jest szczera rozmowa z drugą osobą. Jeśli wchodzimy w nowy związek i mamy za sobą doświadczenia zdrady, to myślę, że warto też z tym nowym partnerem czy partnerką o tym porozmawiać, że mogą być takie momenty, w których będzie mi się na przykład odpalała nadmierna kontrola, albo w których będzie mi się odpalała podejrzliwość, albo w których będzie we mnie wzrastał jakiś gniew. I to nie jest historia o tobie. To jest moja historia, którą ja ze sobą niosę z poprzedniego związku. Pracuję nad tym, ale potrzebuję też, żebyś ty pomogła mi, czy pomógł mi przepracować ten temat. I to też dajemy wtedy tej drugiej osobie taką możliwość, żeby mogła nas wesprzeć, bo czasami ta druga strona nie zdaje sobie sprawy, dlaczego w nas są takie silne emocje i z jakiego powodu. Dobra, przepracować. Ania tutaj zapytała o kwestię psychoterapii, ona jest możliwa, wskazana, ale przepracować z samą sobą. Jak się dogadać, jak poukładać, jak się nie pogubić w tym natłoku tego rodzaju myśli, kiedy już jesteśmy, powiedzmy, w tym nowym związku i pani wymieniła tę kontrolę i te inne zagadnienia i nasze emocje. No to jest też taka uważność na bycie w takim kontakcie ze sobą i zauważanie, że cały czas jeszcze we mnie ten temat mocno istnieje. Czasami on istnieje mocno, dlatego że nie wybaczyłyśmy albo nie wybaczyliśmy zdrady. I tak długo, jak tego wybaczenia nie będzie. I bardzo chcę też to rozróżnić. Wybaczenie to nie znaczy akceptacja i przyzwolenie na to, co się stało, ale wybaczenie jest takim uwolnieniem siebie właśnie od takiego, ja to nazywam takiego wewnętrznego, emocjonalnego więzienia. Bo jeśli będziemy miały
miały w sobie cały czas podejrzliwość, brak zaufania, takie poranienie wewnętrzne, to ciężko będzie nas obdarzyć drugiego człowieka miłością, radością, to ale raz. Też ciężko będzie to przyjmować. No więc właśnie, ale przede wszystkim to uderza w nas same. Absolutnie. Dokładnie tak. Absolutnie. Czyli nas od środka. Czyli to wybaczenie absolutnie. Tej zdrady. To jest coś, co robimy dla siebie de facto. Tak, jako aktu i wybaczenie tamtemu człowiekowi rzeczywiście spływa na nas. To jest wybaczenie samej sobie i uwolnienie się. Tak, to jest danie sobie też szansy na to, żeby dalej iść w to życie, tworzyć kolejną relację szczęśliwą. Zresztą badania pokazują, że kolejne związki są dużo szczęśliwsze, bo my już też wchodzimy z pewnego rodzaju doświadczeniem i też z jakąś taką uważnością na siebie, na drugiego człowieka, więc to jest możliwe. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Katarzyno. Pani Katarzyna Malinowska była naszym gościem. Dziękuję.